Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli chytre zakusy. Niestety w końcu im się udało i zagrabili Polskę całą. Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świata. I jak to czasem mówią dorośli, wtedy nie było niepodległości. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Zaraz po pierwszej wojnie światowej powstały piękne mapy, już nowe. Tak właśnie nasza historia biegła, że Polska dzisiaj jest niepodległa. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tu krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo mamy z dwóch stron. Jest takie miejsce, taki kraj. Nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los. Za ojców groby, za trzeci maj. Jest takie miejsce, taki kraj. Szanowni goście,
Drogie dzieci, rozpoczynamy uroczystą wieczornicę pod hasłem Słodki smak niepodległości. O zabranie głosu poproszę teraz gospodarzy, a właściwie współgospodarzy dzisiejszego wieczoru, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie, pana Mirosława Pasarę oraz przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, panią Annę Szlachetkę. Witam was bardzo serdecznie na tej pięknej uroczystości, bo takie wrażenia będą na pewno. Uroczystości, która zbliża, wzmacnia nas, właściwie was, nas tutaj obecnych, mianowicie Polaków. Przeddzień 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotykamy się wielopokoleniowo. Z podziwem patrzycie i z uśmiechem na te maleństwa, które siedzą na ławkach. Tak, to jest nasza przyszłość. Ale pamiętajmy, że bez tych, proszę o wybaczenie, najstarszych dzisiaj uczestników nie byłoby teraźniejszości. I to dzisiejsze motto, że Polska jest wami, Polska jest nimi, o tym pamiętajmy, bo Polska jest jedna. Nieważne, czy taka, różnie o niej mówią, ale my, Polacy, musimy w sercu mieć jedno. Miłość do ojczyzny, szacunek do każdego człowieka, bo każdy człowiek jest wartością, dla której warto pracować i żyć. A jeżeli jeszcze potrafi ta osoba dać od siebie coś więcej niż tylko praca, ma czas dla innych, to jest miarą ludzkości, miarą społeczeństwa dzisiejszego. Oby tak było. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nie byłoby tego spotkania, gdyby nie 101 lat temu nasi dziadkowie wywalczyli niepodległość. Dzięki temu starsi państwo, my, nasze dzieci, możemy dzisiaj świętować i pokazać naszej Polsce, że jest wolna, piękna i niech taka pozostanie. Dzisiejsze wydarzenie mogło się odbyć dzięki Narodowemu Instytutowi Wolności, który jest instytucją finansującą to dzisiejsze spotkanie. Projekt pozyskany z Pro Defensione Pro Historia, który został ogłoszony kilka miesięcy temu przez Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej. To dzięki nim mogliśmy tutaj się dzisiaj spotkać. Oczywiście bez tego dofinansowania też cieszylibyśmy się wolną Polską i też może w inny sposób, w innej formie byśmy świętowali. Serdecznie jeszcze raz państwa witam. Nie przeciągajmy, pozwólmy naszym maluchom pokazać, jak się na dzisiejszy dzień przygotowali. Naszemu spotkaniu towarzyszy dzisiaj słodki poczęstunek, a za chwilę będzie program artystyczny, patriotyczny w wykonaniu naszych cudnych słodziaków. Więc trzy razy słodko zapraszam państwa do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu przedszkolaków z przedszkola w Tuszymie i życzę jak najpiękniejszych wrażeń. Witamy wszystkich gości. Dzisiaj święto Polski, Dzień Niepodległości. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. I my, przedszkolacy, o tym pamiętamy i dlatego dzisiaj tu się spotykamy. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, przed wieloma laty, Polska miała kłopot z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię i mówią: nie ma Polski, nie ma! Źli ludzie odebrali nam Polskę, ale Polacy bardzo kochali swój kraj. Nie było go na mapie.
postanowili walczyć. Walczyli bardzo długo, aż w końcu 11 listopada 1918 roku odzyskali Polskę. Dlatego dzisiaj wspólnie świętujemy. My też kochamy Polskę. Posłuchajmy więc, co mają nam powiedzenia przedszkolaki. Czy wiesz, jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak. Wiem, odpowiedział Janek Mały. To symbol Polski, orzeł biały. Kto ty jesteś? Pora Mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między W jakim kraju? Polskim się. Czym twa ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Czy ją kochasz? Kocham, szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Odwracamy. Błyszczy w słońcu flaga Polski, tak, to właśnie ona. Za Adasiem, start, koło. Tra-la, tra-la, tra-la-la-la. Skoczna melodia do tańca nam gra. Tra-la, tra-la, tra-la-la-la. Skoczna melodia do tańca nam gra. Jak wygląda godło polskie, wie duży i mały. Dumnie strzeże swego kraju ten nasz orzeł biały. Hopsa, hopsa. Hopsa, 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 sa, sa. Tańczymy wesoło dziś ty i ja. Hopsa, 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 sa, sa. Tańczymy wesoło dziś ty i już. Ja. Klekamy i machamy, machamy dziewczynki. Ślicznie pomachajcie, podziękujcie kochanym gościom. Podziękujcie. To nasi najmłodsi. Pomnię polskiej niwy, chlebem swym karmiły, bo mnie polskiej pieśni skowronki uczyły. Bo mnie tam na niebie strzeże Matka Boska, ta Polska Królowa, nasza Częstochowska. Bo przy Bożym tronie polscy święci stoją
i co dzień się modlą za ojczyznę moją. Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił i zatańczymy Kraków jaka w rytm. Poczuł się ludzkiej godności. Biało-czerwona flaga powiewa, wiadretko wieje, chylą się drzewa. Jakby składały pokłon ojczyźnie, zobaczcie sami to oczywiste. Szło niepodległość, odzyskaliśmy wrogów ziem naszych, przepędziliśmy. Pokłon ojczyzna, wojny nas naród, nikt nie uwierzy naszego daru. Ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć ucałuj jak za dawny. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Byłam ci ja idącemu w bój. Białą różę na karabin twój. Niłeś odszedł mój jasienku stąd. Niłeś w czuły stąd. Niech na ziemi spod. Niech
Polska to kraj piękniejszy od insiut, gluszy to pól do mleciny. Polska to nasze podwórko, to miejsce, które najlepiej znamy. Bez żadnych wyjątków takie podwórko mamy. Dopóki na Pawelu zmij Lemontowski łom. Dopóki skór ojczysty wyśniewa polski ton. Dopóki polskie grody nad Wisłą będą stać. Dopóki poszło zyskła będzie trwać. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma. Mówisz mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna. I cóż ja odpowiem ci. Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżyty tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat. Przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzów. Może buciany, co wracają tu do gniazda. Coś, co każe im powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd. Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie. Tak pod górę, tak pod prąd. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach bzów. Może buciany, co wracają tu do gniazda. Każe im powracać tu. Może to zapomniana, dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce. Do czekania lepszych dni.
tak jak inne narody, mają swoje bardzo ważne symbole. To posłuchajcie, moi mili, opowiem wam o nim. Czerwień to tarcza, a biel to orzeł. Skąd to wiadomo, sam sprawdzić możesz. Popatrz na godło, Polaku mały. W palce czerwony jest orzeł biały. Słuchaj, mazurka, pieśni znajomej o tym, że Polska jest naszym domem. Stojąc na bacno, pięknie śpiew. Jeszcze Polska nie zna. Obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Zielonowski, Dąbrowski, za twoim szlomem, dążymy za tobie. Dziękuję tobie, Polsko, dziękujemy tym, którzy o ciebie walczyli, a teraz byśmy wszystkim zaśpiewali i zatańczyli. Cię matko żegnałem, by odjechać hen w świat. Hop. Byłaś smutna, płakałaś i mówiłaś mi tak. Tam gdzie są łąki zielone, zabierz pomów i traw. Głęki drabów i nieba, szarpną dziwne mój kraj. Raz, gdzie są łąki zielone, zabierz pomów i traw. Błękit drabów i nieba, raz, rodzinny mój kraj. Lecą dni i miesiące, szybko przemija czas. Lecz gdzieś w sercu zostają wspomnienia z młodych lat. Tam gdzie są łąki zielone, zabierz matów i traw. Wokół partnera błękit chabrów i nieba, tam rodzinny mój kraj. Tam gdzie są łąki zielone, zabierz matów i traw. Błękit chabrów i nieba, cztery. I do popatrz. Powtórz patrz. Do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Obrót. Raz. Dwa. Cztery. Obrót. Zakładamy pustę. Zakładamy. Daleka od ciebie wciąż wspominam te dni, gdy mnie czule tłumaczyłaś. Polska to moja ojczyzna, tutaj Morze Bałtyk i szeroka Wisła. Mamy góry, Tatry i piękne Mazury. Nie brakuje także ludowej kultury. Chopin i Kopernik tu się urodzili, Miłosz i Mickiewicz dzieła swe stworzyli. Pruskie zapory, wygra wiele wojen, zegra lunne spory. Teraz
niepodległy, do Unii włączony, lepszą przyszłość klacza kraj nasz umęczony. Pięknie dziękujemy Państwu za udział w pierwszej części spotkania. Natomiast teraz następuje inna część, druga część i inny temat troszeczkę. Zapraszamy do pasowania na przedszkolakach, bo tutaj mamy troszkę takich nowicjuszy i chcemy dzisiaj, jeśli Państwo pozwolicie, dzisiaj ich pasować razem z Państwem ukochanym dyrektorami. Zapraszamy teraz wszystkie dzieci do pasowania. Zapraszamy wszystkie sowy, niektóre krasnoludki i niektóre słoneczka. Zapraszamy. Drogie dzieci, chociaż jesteście jeszcze mali, też wyrośniecie na wspaniałych Polaków. Już teraz możecie dużo zrobić, aby w przyszłości zasłużyć na miano dobrego Polaka i patrioty. Aby tak się stało, złóżcie przysięgę, powtarzając za mną. Ja, przedszkolak dzielny, będę zawsze uśmiechnięty. Będę słuchał swoje panie, zjadał obiad i śniadanie. Będę pilnie uczył się. I słuchajcie dalej. Mamy i taty nigdy nie zasmucił, oczywiście dziadzia i babci również. Będę pomagał młodszym kolegom, będę dbał o czystość i porządek, będę używał magicznych słów. Proszę, dziękuję, przepraszam. Bardzo proszę, powiedzcie teraz wszyscy głośno, przysięgamy. Głośno mówimy. Trzy, cztery. Od dziś zawsze być zuchami i dobrymi Polakami. Teraz dyrektorów tu zapraszamy, bo dla nich specjalne zadanie mamy. Chcemy poprosić o pasowanie i prawdziwym przedszkolakiem niech każdy zostanie. Zuzanna Cyran. Przedstawiamy Państwu. Teraz będzie Karol Kopera, za chwileczkę już przygotowany, jak usłyszał swoje imię i nazwisko. Karolku. Czekaj, tutaj zaraz dostaniesz na progu.
Eryczek Gryglak. Zapraszamy cię, Eryku. Widać szczęście. Maja Machura, zapraszamy cię, Maju. Zapraszamy Nadię Dudek. Nie boi się, idzie, idzie, odważnie. Klaudiusz Barnaś. Gratulujemy. Nikola Markiewicz. Gabryś, Gabrysiu, zapraszamy cię. Z tą kamizelką nawet. Mamy oczywiście dużo, dużo większe grono najmłodszych przedszkolaków, ale jest to czas listopad, czas chorób i niestety nie wszyscy mogli przybyć, ale państwo dyrektorowie nie omieszkają i na pewno nas odwiedzą i w odpowiednim momencie z ołówkiem przybędą i pasują na przedszkolaka. Oliwia Tomczyk, chodź, Oliwio. Bartosz Pyzik czeka tutaj nie, za panem dyrektorem, nie może się doczekać, Bartusiu. Chodź tutaj do pana dyrektora. Bartuś, jesteś prawdziwym przedszkolakiem teraz już. Michałek Kuszczał, zapraszamy cię, Michałku. Bartusiowi dziękujemy już. Jeszcze Antoś zabierucha, a on jest gdzieś na Asiu. Antosia jeszcze. Antoś, jeszcze nam został. Antoś, chodź, Antosiu, jest tutaj. Zapraszamy Huberta Piecucha. Przechodzimy do następnej grupy wiekowej. Przedstawiamy Słoneczka, granatowy krawat. Hubert, do pana dyrektora zapraszamy cię. Gratulujemy. Milenka Mazur, bardzo prosimy. A teraz już następna grupa, krasnalki, czterolatki. To już grupa czteropięciolatków, tak? To pięciolatki. Antoś Opiela. Antonina, przepraszam, Antonina. W całej okazałości dziewczynka Antonina. Karol Płatek. Karolku, prosimy cię bardzo. Krakowiaczku kochany.
I tyle. No tyle. Tak? Szanowni Państwo, ze względu na to, że bardzo dużo dzieci nam choruje, zakończyliśmy pasowanie na przedszkolaka. Gratulujemy jeszcze raz wszystkim nowo przyjętym przedszkolakom do przedszkola w Tuszynie. Tak oficjalnie i uroczyście wobec tak zacnego grona. Jeszcze raz gratulujemy dzieciom. Prosimy o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, spinamy klamrą tą naszą niepodległość, tą naszą wspólną Polskę. To młode pokolenie, które wchodzi w bardzo młodziutkie życie poprzez to pokolenie, które już sam uczyłem i teraz przyprowadzają swoje pociechy do przedszkola i do szkoły. Poprzez Was, drodzy seniorzy, którzy nas uczyli, wspomagali i pozwalali, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Także dziękuję Wam za to, za tą obecność, którą tutaj możemy się cieszyć Wami na tej wspaniałej uroczystości. A teraz prezenty dla naszych milusińskich. Jak na święto takie przystało, w naszym imieniu pana dyrektora i moim przekażemy na ręce pani Jadzi, ponieważ ma najwięcej pasowanych przedszkolaków takie drobne prezenty. Z tego co wiem, również rodzice przygotowali dla przedszkolaków prezenty, ale bardzo Państwa prosimy o wręczenie tych prezencików w oddziałach, bo dzieci są już zmęczone i myślę, że to będzie najlepszy moment tam też w jakiś sposób ich uhonorować. To co, panie dyrektorze, podziękujemy może? Wszystkim Państwu podziękujemy. Takie babcie i takich dziadziów, jak ma zespół szkolno-przedszkolny w Tuszynie, to chyba nie ma nigdy, nie, żadna inna placówka. Szapoba dla Państwa. Zawsze jesteście, kiedy Was zapraszamy. I to jest piękne, bo to znaczy, że Państwo podzielacie naszą radość i nasze pomysły na to, jak wychowywać dzieci i wnuczęta. Dziękujemy bardzo jeszcze raz.